Jak wejść do Backrooms? To pytanie zadawaliście mi bardzo, bardzo często, więc dzisiaj postaram się na nie odpowiedzieć. Co zrobić, żeby dostać się do tej mitycznej, internetowej, przerażającej przestrzeni i jak mieć tyle szczęścia bądź nieszczęścia, żeby znaleźć się właśnie tam, w zapleczach? Jeżeli kiedykolwiek nurtowały cię te pytania, spokojnie, już nie musisz się dłużej bać, ponieważ przychodzę ja i dzisiaj wszystko ci wytłumaczę. Zatem cześć, ja jestem Moder, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmie, w którym odpowiemy sobie na pytanie, jak wejść do Backrooms, przedstawię wam kilka zasad, porad i ogólnie myślę, że będzie całkiem fajnie. Nie zaczniemy, zostawcie koniecznie kciuka w górę pod tym filmem, aby mógł się gdzieś tam dalej fajnie pysynować, a także nie tak szybko. Suba na kanale, jak jesteście tutaj nowi, bo chciałbym dobić 150 tysięcy widzów do końca tego roku szkolnego, a także zapraszam was serdecznie na mojego Instagrama. Tam w najbliższym czasie będą pojawiać się jakieś fajne nowe rzeczy, więc serdecznie wszystkich tam zapraszam. Chciałbym go jakoś szerzej rozbudować i korzystać z niego troszkę częściej. Więc wszystkich serdecznie tam zapraszam, jak uzbiera się jakoś fajniej więcej followów, to zrobię tam jakieś szersze, większe Q&A specjalnie dla was. W międzyczasie ja już nie mam zamiaru przedłużać, moi drodzy, bardzo proszę, dosiądźcie się wygodnie. Wbijcie na Instagrama, albowiem w dzisiejszej lekcji odpowiemy sobie na pytanie, jak wejść do Backrooms. Zatem myślę, że możemy zacząć od tylko jednego punktu. Żaden z was do Backrooms nie wejdzie, bo tak naprawdę Backrooms nie istnieje. Kistym. Ale na spokojnie poświęćmy temu zagadnieniu troszkę więcej czasu, niż żeby jedynie mówić, że Backrooms to fikcja. Powiem tak, pośród community narodziło się kilka porad odnośnie wejścia do Backrooms, które gdzieś tam egzystują właśnie w tym uniwersum i dzisiaj zamierzam je przedstawić. Więc zacznijmy od tego, iż do Backrooms nie da się wbić od tak. Nie wystarczy po prostu kręcić się w kółko, powiedzieć, a poszedłem do Backrooms i się tam znaleźć. To nie wypali. Do zapleczy dostaniesz się tylko i wyłącznie wtedy, kiedy określone warunki zostaną spełnione i tylko w pewnych, wcześniej sprecyzowanych okolicznościach. Przede wszystkim zacznijmy od cytatu. Zaplecza żywią się silnie negatywnymi myślami i emocjami, a dokładniej strachem. Zatem wejście do Backrooms jest możliwe tylko... i tylko wtedy? Co? Tylko i wyłącznie wtedy, kiedy faktycznie się czegoś boisz, bądź jesteś bardzo przybity. Mając to za sobą, musimy sobie powiedzieć, iż nie ma gwarantowanej metody wejścia do Backrooms, nie ma sprecyzowanego krok po kroku, jak tam wejść. Wejście tam jest kompletnie przypadkowe, jednak istnieją pewne metody, które ci to wejście ułatwią. Przede wszystkim jedną z nich jest znalezienie wejścia, czytaj swoistej usterki w rzeczywistości. Przykładami takowych usterek mogą być ściany, które nie rzucają cienia, drzwi, które wcześniej nie istniały i wydają się być jakby niedopasowane do otoczenia. Czy miejsca, obszary, które dadzą ci silne uczucie niepokoju, w których czuć będziesz się niepewnie i generalnie będziesz przybity. Przykładem tego jest szkolna szatnia pod drzwiami woźnego. Ale tam nie wchodźmy, to są ciemne miejsca, w które nie chce się zapuszczać. Jeżeli znajdziesz się już w tej przestrzeni, gdzie faktycznie będziesz pewien, że znalazłeś wejście do Backrooms, nie przekraczaj tej granicy nieprzygotowany. Musisz oczywiście znaleźć jakiś prowiant, nie wiem, kupić, poszukać, albo przeszukać szafę w domu. O wszystkim mówię w tym filmie. Kiedy już obejrzysz tamten film i ten, to możesz spokojnie do Backroomsów wejść. Mam na myśli przejście przez takową ścianę, jak na peronie 9.4, czy otworzenie tych drzwi i pójście na zadupie. Ale to by było za proste. Czy faktyczna definicja słowa Backrooms nie mówi o znowu się z rzeczywistości? Tak, właśnie tak mówi. Zatem co zrobić, żeby znowu się w rzeczywistości... Co zrobić, żeby znowu się z rzeczywistości i znaleźć się w zapleczach? Albo na zaple... Nie. Kiwię. W tym przypadku także znajdzie się kilka porad, które ułatwią albo mocno utrudnią ci życie. Przede wszystkim pierwszą z nich jest odnalezienie idealnego miejsca do znowu się z rzeczywistości, a przykładem takowego jest toaleta, kibel w centrum handlowym. Co oczywiste, z brzęczącymi światłami. I chyba wszyscy bardzo dobrze wiecie, co to znaczy. I tutejsza porada jest bardzo prosta. Musisz wejść do takiego kibla i przesiedzieć w nim 10 minut, a następnie zamknąć oczy. I tak, niespodzianka, kiedy je ponownie otworzysz, znajdziesz się na poziomie 0. Powodzenia. Propos noclipowania się, istnieje pewna zasada specjalnie właśnie dla tej czynności, która mówi następująco. Wiecie co? Zacytuję wam. Aby się znoklipować, trzeba podróżować wystarczająco szybko, aby przejść przez jakikolwiek stały obiekt, taki jak ściana, bez zniszczenia go. Jeśli zostanie to wykonane pomyślnie, będziesz znoklipowany. Jednak jak wspomniano wcześniej, dość łatwo jest to zrobić niewłaściwie, powodując rany, śmierć lub wieczne męki. Trudno jest przewidzieć z jakimkolwiek poziomem pewności, a wszystko opiera się na szczęściu.
Tak jest, to jest tak głupie, że nawet nie będziemy na to patrzeć. Są fajniejsze porady. Jest inna, znacznie ciekawsza porada. Mianowicie jest jakieś tam prawdopodobieństwo i zostaniesz przesłany do Backrooms, jeżeli znajdziesz się w miejscu, które wygląda dokładnie tak jak Backrooms. Czyli wiecie, jeżeli będziesz w miejscu, którego ściany są żółte, które wygląda jak labirynt wyglądający jak Backrooms, a w tle będziesz słyszał brzęczące światła, dywan będzie mokry, ale to zostawmy, to być może właśnie stamtąd zostaniesz do Backrooms wysłany. Co ciekawe, sam byłem w takim miejscu. No ale tak się składa, że mnie nie wysłał. Ta. Oczywiście pamiętajcie, że my tutaj sobie ciśniemy beczkę z tych wszystkich gównianych teorii, więc nie stosujcie niczego z tych rzeczy w prawdziwym życiu. Wszelkie informacje, które przedstawiłem, zostały stworzone przez fandom i większość z nich jest, jak mówiłem, badziewiem totalnym, ale spokojnie, bo na oficjalnym koncie fandomu przez to, nie wiem, oficjalne community czy coś koło tego, stworzona została idealna. Pełna porada, jak dostać się do Backrooms. Mianowicie, z pewnego odkrytego relatywnie niedawno podpoziomu, który jest silnie powiązany z naszą rzeczywistością, mianowicie z zapomnianego lasu. Co interesujące, poziom ten odkryły dwie osoby, mianowicie Sarah Morgana i Amelie Vane. To nie było w ogóle interesujące. Sam do końca nie rozumiem tego wytłumaczenia, jak dokładnie dostać się do Backrooms z zapomnianego lasu, lecz parafrazując, prawdopodobnie stajesz przed wyborem, którą drogę wybrać, który jest trochę w formie pewnego wyzwania. Następnie wówczas staniesz przed wyborem, czy iść dalej, dostając się do Backrooms, czy być może zostać. I tak naprawdę to jest cała filozofia, o ile dobrze to przekminiłem. Lecz teraz, jak dostać się do zapomnianego lasu? Otóż jest to jeden z najbardziej dostępnych poziomów Front Rooms. I ja wiem, że to jest takie średnie, ale o Front Roomsach kiedyś też zrobię osobny film, żebyście wszystko o nich wiedzieli. Żeby właśnie do zapomnianego lasu się dostać, musisz zrobić to z poziomu dowolnego lasu. Tak typowo. A znajdziesz go jedynie, kiedy zagłębisz się ekstremalnie głęboko. Naprawdę daleko, daleko. Tam, gdzie ten gościu ma chatę dla lasu. Następnie otworzy się przed tobą portal. Jeżeli pójdziesz prosto, staniesz się do Backrooms. Natomiast jeżeli nie, przeniesiesz się z powrotem do tego samego lasu, tylko że nie będziesz już sam. I to jest zagadkowe, aczkolwiek nie zostało wytłumaczone w artykule na temat właśnie zapomnianego lasu. Co interesujące, w takiej sytuacji przed tobą pojawi się książka, którą będziesz mógł przeczytać. Jeżeli to zrobisz, albo się z nią połączysz, cokolwiek to znaczy, zemdlejesz i zostaniesz odesłany do Backrooms właśnie, a dokładnie do poziomu 18 i to wszystko. Pamiętajcie, że Backrooms nie istnieje, a wy nie macie się czego bać. Zaplecza są przestrzenią fikcyjną, a dokładniej wszystko wokół Backrooms określiłbym mianem społeczności pisarskiej. Pamiętajcie, by nie powtarzać jakichkolwiek porad, które usłyszeliście w tym filmie. Z części z nich była tutaj po prostu kręcona beczka, a inne przedstawiłem trochę bardziej na poważnie. Zatem pamiętajcie, by traktować to z przymrużeniem oka. No i cóż, to by było na tyle w dzisiejszym filmie. Ja bardzo dziękuję wam za dzisiaj, do usłyszenia w kolejnych filmach. Mówi do was Mondar. Jak film wam się spodobał, zostawcie pod nim kciuka w górę, aby mógł się gdzieś tam dalej fajniej pozycjonować, a także suba na kanale, jak jesteście tutaj nowi, bo chciałbym dobić tych 150 tysięcy widzów do końca roku szkolnego, a dokładniej do wakacji. To zdanie nie ma sensu, ale kij. Zapraszam was serdecznie na mojego Instagrama i całą resztę, wszystkie linki macie w opisie. Na Instagrama w szczególności. Myślę, że pora by się już jakoś nim zająć, jakoś go zreanimować, bo w sumie nic tam jakoś częściej nie wstawiałem od dobrych 2 lat. Zatem serdecznie tam zapraszam. Tymczasem, moi drodzy, to już byłoby na tyle w dzisiejszym filmie. Trzymajcie się do kolejnych materiałów, mówi do was Mondar. Miłego dnia wam wszystkim. Cześć.